Laudetur Jezus Chrystus. Rozumiem, że teza o tym, że Polskę mogą czekać dość poważne problemy, jeśli nie nastąpi odnowa moralna narodu, może się wydawać taka dość przykra i pewnie jest to niewesoły temat do rozważań. Sądzę jednak, że większość z nas widzi, co się dzieje wokół, widzi, jak wygląda postępowanie władz Rzeczpospolitej, no i zdajemy sobie sprawę jakby z narastających coraz bardziej trudności. Jest to spowodowane niczym innym, tylko takim, powiedzmy, miękkim powrotem socjalizmu do Polski. I w tym vlogu, odwołując się do myśli Frederica Bastiata, zapewne nazwisko wielu osobom znane, chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli paru kwestiom związanym z tym, jak wygląda sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, jaki jest jej związek z tym, co duchowe i religijne. Oczywiście wszystkie odnośniki do dzieł Bastiata, które są dostępne po polsku w internecie, umieszczę w dokumentacji w opisie filmu. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z jego tekstami, do tego, żeby im się przyjrzeć. Był to człowiek, który choć żył w pierwszej połowie XIX wieku we Francji, pisał w tak zręczny i ciekawy sposób o sprawach ekonomicznych, że jest to zrozumiałe dla każdego. Do tego miał takie niezwykłe poczucie sprawiedliwości, które można zobaczyć w jego tekstach. A teraz przejdźmy do pierwszego. Wszystkie teksty, które dzisiaj zacytuję, pochodzą z dzieła zatytułowanego Prawo. Człowiek może żyć i zaspokoić swoje potrzeby tylko przez nieprzerwaną pracę, przez nieustanne stosowanie swoich zdolności do naturalnych zasobów. Ale jest też prawdą, że człowiek może żyć i zadowolić swoje potrzeby przez zawładnięcie i skonsumowanie produktu pracy innych. Mamy to w tym fragmencie, który wybrałam z 6 rozdziału książki zatytułowanego Własność i grabież. Dwie kwestie, więc pierwsza rzecz to jest jakby pochwała pracy. To, że ona jest powołaniem każdego z nas. Jeżeli zresztą wspomnimy na tą taką idealną sytuację opisaną w Księdze Rodzaju, kiedy to Bóg umieścił człowieka w ogrodzie, no to zwróćmy uwagę, że on ten ogród, tę ziemię pielęgnował, tak, nadawał imiona zwierzętom, więc to nie było tak, że jakby to takie idealne ludzkie życie to było po prostu, prawda, żeby leżeć i pachnieć. A tak sobie chyba niestety często ludzie stan idealny wyobrażają. Bezczynność wcale nie jest czymś idealnym. Zresztą jeśli zwrócimy uwagę na to, co znajdujemy w rozmaitych księgach Pisma Świętego, tam jest bardzo dużo tak naprawdę na temat pracy. Jeżeli popatrzymy na dla nas wszystkich katolików podstawowy przykład, podstawowy wzór, to co chcemy naśladować, to kogo mamy naśladować, no to w Panu Jezusie chociażby zobaczymy człowieka, który całe lata życia pracował na swoim, jako cieśla. I to jest pewnie pytanie, które każdy z nas co pewien czas powinien sobie stawiać, czy w tym miejscu, w którym przyszło nam żyć, pośród tych ludzi, którym mamy służyć, czy rzeczywiście dobrze realizujemy to, do czego Pan Bóg nas powołał, czy wykorzystujemy te nasze zdolności, i czy wykorzystujemy dostępne nam zasoby w pełni? Czy może możemy coś poprawić? I mamy tą drugą uwagę Bastiata, tak ten ciąg dalszy. No to jest właśnie to, że można żyć także kosztem innych. Oczywiście żaden człowiek tak naprawdę o sobie nie powie, nie przyzna tego, że żyje kosztem innych. Nawet jeżeli rzeczywiście są ludzie, którzy tak się ustawili, że, prawda, potrafią w różny sposób wyciągać na przykład pieniądze od państwa, to oni i tak będą zawsze twierdzić, że po prostu biorą coś, co im się należy, korzystają z możliwości. Kłopot polega na tym, że istnieje takie coś, co pewnie wszyscy znają ten termin, co się określa jako homo sovieticus, jak to wymyślił ksiądz Tischner. I wydaje się, że niestety ten homo sovieticus dalej ma się świetnie. I to jest jeden z takich przejawów kryzysu moralnego. Kryzysu moralnego Polaków, który jeśli nie zostanie przezwyciężony, to doprowadzi do co najmniej poważnych problemów gospodarczych i do nędzy, bo tak po prostu żyć się nie da.
Mówi się, że w tej chwili jest tylko około 6 milionów Polaków, którzy coś wytwarzają. Oczywiście no, mamy, jak to zawsze w społeczności, i osoby starsze, i dzieci, no więc zawsze są ludzie, którzy z jakichś powodów pracy wykonywać nie mogą. Natomiast pytanie, czy nie mamy nadmiaru tych, którzy jakby z pracy korzystają cudzej, a mogliby coś sami wytwarzać. I tak jak powiedziałam, no, nikt o sobie nie powie, że prawda, jakby żyje kosztem innych. Ale mamy świadomość, że państwo w Polsce, znaczy państwo w sensie, mam tu na myśli takie struktury, które no, musimy utrzymywać, bo są nam potrzebne, bo państwo na przykład musi zapewnić narodowi bezpieczeństwo, ale oprócz tego jest cała rzesza, powiedzmy, zatrudnionych urzędników, ale nie tylko ich, których działalność jest tak naprawdę zupełnie zbędna. Przywołałabym tu jako przykład 500+. No, wszyscy świetnie wiemy, że oczywiście rodzinom należy się wsparcie, tylko to wsparcie to powinno być przede wszystkim nie zabieranie im tego, co oni wypracowują. Mówi się, że 500+ kosztuje tak naprawdę 700. No, gdyby nasi, prawda, rządzący nie zdecydowali się na udawanie wielkich dobroczyńców, to po prostu mogłoby przybrać to 500+ formę odpisu podatkowego. I wtedy w kieszeniach pracujących, prawda, rodziców zostałoby 700+, a nie 500+. I co robi państwo? Udaje dobroczyńcę, czy też konkretnie politycy udają dobroczyńców, tak? Bo zabierają podatnikom 700 zł, a za to 500 dają na każde dziecko. Tylko że gdyby to był odpis podatkowy, tak, pewnie byliby tacy, którzy nie zarabiają tyle, żeby jakby ten odpis wykorzystać. I tym trzeba by dać zasiłki. Tylko wtedy to może byłoby 10 zł, tak? Czyli byłoby 690, a nie tylko 500, tak? A resztę zużywają na siebie urzędnicy. Przejdźmy do następnego fragmentu z Bastiata. Gdy grabież jest organizowana przez prawo dla korzyści tych, którzy ustanawiają prawo, wszystkie ograbiane klasy usiłują tak czy inaczej wejść przez pokojowe lub rewolucyjne sposoby w położenie ustanawiania praw. Mogą pragnąć położyć kres legalnej grabieży lub mogą pragnąć w niej brać udział. No więc tu znowu wrócę do tego terminu homo sovieticus, tak? No jednak kupa ludzi dała sobie w Polsce wmówić, że no w taki sposób rzeczywistość powinna wyglądać, że się bardzo dużo pieniędzy zabiera podatnikom, a potem się wtórnie rozdysponowuje. Ale oni tak naprawdę są zwolennikami tego tylko i wyłącznie dlatego, że nie rozumieją, jak wyglądają różne procesy gospodarcze i że tak naprawdę mogliby być dużo zamożniejsi, gdyby właśnie nam wszystkim państwo nie zabierało zbyt dużo pieniędzy. No trochę szkoda, że ekonomiści nie potrafią się przebić i wyjaśnić ludziom, jak wyglądają, prawda, rozmaite procesy gospodarcze i że no, przez te podatki no, to jednak traci się całą masę pieniędzy na rzeczy kompletnie bezużyteczne. Oczywiście, kiedy mówię o ekonomistach, to mam na myśli jakichś ludzi, którzy nie są, że tak powiem, sługami aktualnej władzy, tylko takich, którzy potrafiliby się zdobyć na obiektywne opowiedzenie o sytuacji. Więc nie ekonomistów, prawda, pokroju pana ministra Niedzielskiego na przykład. Ha, tfu. To, co jest szalenie przykre, to, że bardzo wielu Polaków nie widzi, w jaki sposób szkodzi się następnym pokoleniom poprzez taką politykę gospodarczą, jaką dzisiaj mamy. To, że jakby ich przyszłość się przejada, że zadłuża się tych dzisiaj młodych, czy no zupełnie młodocianych. To wszystko grozi tak naprawdę przekreśleniem ich przyszłości. Problemem jest również to, że ewidentnie Kościół wspiera aktualną władzę i niepotrzebnie, że tak powiem, angażuje autorytet po to, żeby wspierać rzeczy bardzo wątpliwe. Jest niemożliwością wprowadzenie w społeczeństwo większej przemiany i większej zbrodni niż przemiana prawa w narzędzie grabieży. Jakie są konsekwencje takiej perwersji? Na pierwszym miejscu wypiera to z sumienia każdego rozróżnienie między sprawiedliwością a niesprawiedliwością.
Pierwszy problem jest taki, że ludzie jednak zasadniczo uważają, że to, co jest zgodne z prawem, to jest w porządku, że jest to moralnie dobre. Więc rządzący potrafią sobie tak formatować społeczeństwo, że ono rzeczy, które są z gruntu złe, zaczyna uważać za z gruntu dobre. Druga, moim zdaniem, szalenie istotna rzecz u Bastiata, to jest właśnie ta jego obserwacja, że to sprawia, że ludzie jakby tracą zdolność oceny, co jest sprawiedliwe, a co jest niesprawiedliwe. Jednym słowem, prawo i to, jak jest zorganizowane życie w państwie, wpływa na sferę duchową człowieka. Dlatego to, co się dzisiaj dzieje, ten cały taki socjalizm powracający, to jest coś, co Polaków niszczy duchowo i demoralizuje. To powoduje też właśnie takie wytworzenie takiego przyzwyczajenia do tego, że państwo różne rzeczy ma dać, znaczy no, zwłaszcza pieniądze. Bez myślenia o tym, jakim kosztem się to dzieje. Krótko mówiąc, nie jest to po Bożemu, a ponieważ nie jest to po Bożemu, to na pewno będą kłopoty. Czy jest jakaś potrzeba dla okazania dowodu, że to ohydne zdeprawowanie prawa jest ustawicznym źródłem nienawiści i niezgody? Że przyczynia się ono do zniszczenia samego społeczeństwa? No więc zobaczmy też, jakie są owoce. Ile grup protestuje przeciwko różnym rzeczom i domaga się pieniędzy, głównie pieniędzy. Nie zawsze, ale jednak zasadniczo chcą po prostu większych korzyści materialnych dla siebie. Tak się tworzy podziały, tak się tworzy konflikty. Zgodnie ze starą zasadą dzieli rządź, bo wtedy będziesz nad wszystkim i wszystkimi panować. Ale zobaczmy, jak straszny wpływ ma to na naród. Jeżeli Polacy nie zrozumieją tego, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, jest drogą donikąd, a to jest możliwe tylko przez odnowę moralną, to czekają nas bardzo duże trudności. I to będzie nie tylko większa nędza, marnotrawstwo, niszczenie gospodarcze, ale to może być tak, że po raz kolejny w polskiej historii utrata niepodległości. Myśmy ją już w jakiś sposób utracili ekonomicznie poprzez Unię Europejską, ale to może się pogłębiać. Zachęcam do lektury Bastiata, który każdemu z nas może naprawdę dużo dać w sensie rozumienia rzeczywistości wokół nas. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.